Szczepienia dla dorosłych są niezwykle istotne. Myślę, że COVID wystarczająco pokazał, że powinniśmy szczepić wiele grup. Do tej pory w polityce lekowej mówiło się o szczepieniach dla dzieci, szczepieniach dla seniorów. I to bardzo dobrze, ale nie możemy zapominać, że jako dorosłe osoby również powinniśmy podejmować decyzje świadome o tym, żeby się szczepić. Tym bardziej, że na horyzoncie są coraz to nowsze szczepienia. Mogę powiedzieć o dwóch szczepieniach. Pierwsze szczepienie chroni przed chorobami dolnego układu oddechowego, płuca, oskrzela wywołanymi wirusami RSV. Jak idziemy do przychodni, teraz jest sezon infekcji, są takie testy combo. Jest tam szczepienie przeciwko grypie, COVID i RSV. Szczepienia przeciwko grypie już są, COVID również, RSV jest na poziomie rejestracji w Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że w przyszłości niedalekie będzie udostępnione również polskim pacjentom. No i druga szczepionka, szczepionka przeciwko półpaścowi, niezwykle istotna jednostka chorobowa. Wszyscy ci, którzy przeszli ospę, wietrzną, niezależnie czy był to lekki stan, czy poważny, są potencjalnie narażeni na przejście półpaśca. W takiej formie zaostrzonej nawet neuralgii półpaścowej, niesamowicie trudnej jednostki chorobowej. Dzisiaj ten wirus dla wszystkich osób, które przeszły ospę wietrzną, jest uśpiony, ale on może się aktualizować. Ta szczepionka jest obecnie dostępna, jest na terenie Polski i miejmy nadzieję, że pacjenci będą mogli z niej skorzystać.